Witajcie, kochani. Dzisiaj nadszedł ten dzień i chciałam złożyć swoje świadectwo. To się już nagrywa. Więc tak, to jest dla mnie dość trudne, dlatego że oprócz tego, że 23 kwietnia 2018 roku w nocy oddałam swoje życie Jezusowi i potem nastał okres wyzerowania z wszystkiego, co było krzywe. To niestety trwa do dzisiaj, czyli już jakieś 4 lata. To też muszę tutaj stanąć i powiedzieć o swoich dość przykrych historiach z mojego życia, o których chciałam zapomnieć raz na zawsze. Więc zacznę od początku. Jestem jedynaczką, moi rodzice już nie żyją. Wyrastałam w domu, w którym było wszystko materialnie. Niestety pod względem emocjonalnym już tak różowo nie było. Ja się urodziłam w momencie, kiedy moja mama miała 42 lata, mój ojciec miał 62. To było ich drugie małżeństwo. I to też miało skutki w moim życiu, ponieważ jak zaczęłam dojrzewać, to dorastać, to mój ojciec po prostu chciał mieć święty spokój w domu. Dobiegał 70, co mu się w tej chwili nie dziwię. Ale niestety trzymał je bardzo krótką ręką. Twardą, krótką ręką. I ja nie mogłam po prostu wyrażać siebie w domu. Nie mogłam być szczęśliwa za bardzo. Musiałam być mega posłuszna. Natomiast i w związku z tym bardzo się bałam mojego ojca. Kochałam mojego ojca, ale bardzo się go bałam. Natomiast z moją mamą miałam bardzo trudne relacje od początku, ponieważ moja mama, ponieważ byłam jedynym jej dzieckiem w późnym wieku, więc ona w ogóle wszystkie swoje ambicje przelała na mnie i okazało się, że sobie wymyśliła, że ja będę baletnicą albo będę jeździć na łyżwach. Takie były jej plany. W związku z tym w wieku 3 lat zapisała mnie na balet. Wszystko było ładnie, pięknie, tylko okazało się, że niestety mam skoliozę i to przekreśliło dalszą moją karierę w balecie i gdziekolwiek indziej. No i moja mama stwierdziła, że się już do niczego nie nadaje. Więc dorastałam w domu, w którym miałam surowego ojca i mamę, która uważała, że wszystkie dzieci są fajne, a ja nie. To sprawiło, że w wieku już 8 lat dostałam depresji i zaczęłam marzyć o śmierci. Modliłam się do Boga, żebym zachorowała na jakąś ciężką chorobę i po prostu, żeby mnie zabrał z tego domu. Niestety Bóg jest kochający i tego nie zrobił. Dodatkowo w wieku 10 lat przeżyłam dość brutalną napaść na tle seksualnym. I to mnie zamknęło, dostałam jakieś traumy, zamknęło mnie to w ogóle na wiele aspektów w życiu, z których wychodzę dzisiaj dopiero. Na przykład taniec. Wiecie, że ja przez całe swoje życie, od 10 roku życia, już nie pozwalałam się nikomu dotykać i tańczyć na przykład. Tańczyłam sama. Nie chciałam, żeby ktokolwiek mnie dotykał. Dodatkowo w wieku już 16 lat mój ojciec zmarł po długiej ciężkiej chorobie. I to była druga fala depresji. Lata mijały, ja oczywiście byłam bardzo dobrą uczennicą, więc skończyłam podstawówkę, liceum, zaczęłam studiować.
stwierdziłam, że w sumie nie chcę być sama, więc przydałby się jakiś mąż. Tak sobie to wymyśliłam i rzeczywiście wyszłam za mąż, bo chciałam założyć rodzinę. Na początku mieliśmy dość spore problemy, które później jakoś tam sobie rozwiązywaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o dziecku. I powiem to pierwszy raz, niestety okazało się, że nie mogę mieć dzieci. Nie będę wnikać w szczegóły i w związku z tym nasze małżeństwo nie miało już sensu. Ja popadłam w kolejną depresję, na najgorszą chyba w swoim życiu. Zamknęłam się w sobie, uciekłam w pracę, przychodziłam z pracy, zamykałam drzwi, płakałam 8 godzin i tak jak nigdy nie piłam, tak zaczęłam otwierać wszystkie wina, które dostawałam w prezencie. I tak piłam przynajmniej butelkę dziennie. To trwało miesiącami, więc w końcu jak mój kolega z Krakowa zobaczył, co się ze mną dzieje, to powiedział, słuchaj, to musisz w ogóle iść na jakąś terapię, coś ze sobą zrobić. Posłuchałam go i zaczęłam się terapeutyzować. W pracy oczywiście nikt nie wiedział, bo byłam ekstra umalowana, uśmiechnięta. Kosztowało mnie to bardzo dużo, ale potem emocje gdzieś musiały ujść. Zaczęłam imprezować. Do 4 rano, później spałam, wyszłam do pracy. I tak to trwało przynajmniej z rok. No i wtedy rzeczywiście pojawiły się takie myśli samobójcze, że już naprawdę myślałam, że nie przeżyję, ale pojawiła się na końcu jedna myśl, że Bóg mnie kocha. I to był jedyny argument, który mnie trzymał przy życiu. Że jest ktoś, kto mnie kocha. Nie znałam Boga osobiście, ale wiedziałam, że On mnie kocha. Nie wiem skąd, wiedziałam, że mnie kocha. I nie mogłam tego zrobić. Więc stwierdziłam, że muszę sobie jakoś poradzić w tym świecie. No i wzięłam sobie psa. Stwierdziłam, że może ludzie mnie nie kochają, może jestem wybrakowana, ale przynajmniej kogoś będę kochać i ktoś będzie potrzebował mojej miłości. I w związku z tym wzięłam jednego psa, później drugiego psa ze schroniska. Stworzyłam taką swoją rodzinę, gdzie miałam 3 psy, 2 koty, pracę, grono znajomych. W 2010 roku zmarła moja mama po ciężkiej chorobie. I wtedy poczułam, że naprawdę jestem sama. Bez nikogo. Nikt mnie nie kocha oprócz Boga, ale generalnie nic. Ponieważ chciałam jakoś zapełnić swoje życie, zaczęłam dałam się buddyzmowi, bo myślałam, że to jest jakaś droga, która mnie wyciszy. Gdzieś znalazłam jakieś materiały, że Bóg, znaczy, że Jezus był tak naprawdę w jakichś klasztorach buddyjskich. Później przyszedł. Nie, proszę się nie śmiać. Naprawdę są takie książki. I zaczęłam medytować. Natomiast moja nauczycielka zmarła. Przeniosłam się do innego ośrodka i medytowałam. Zaczęłam medytować. Byłam pierwszy raz. Oni kazali nam tam medytować jakieś bóstwa, to jakieś tam pomarańczowe się pokazywało, różowe. I ja zamknęłam oczy i tak sobie wyobrażałam te wszystkie bóstwa. I w pewnym momencie usłyszałam taki głos. Tak jakby ktoś obok mnie powiedział na głos, tu nie ma Jezusa. I mnie to tak wypionowało, że ja po prostu wstałam, wyszłam i już nigdy więcej nie wróciłam do buddyzmu. Ale nadal nie znałam drogi do Jezusa. Byłam wypalona, w środku martwa.
i straciłam już wiarę. Wiedziałam, że Bóg jest, ale straciłam wiarę w cokolwiek. W ten świat, drugiego człowieka, w uczciwość, jakiekolwiek wartości. I w takim stanie kompletnej martwoty wewnętrznej znalazł mnie Bóg. Bo jestem absolutnie przekonana, że to nie ja go znalazłam, tylko on mnie znalazł, bo ja nie byłam w stanie już go znaleźć, bo ja go przestałam w ogóle szukać. Już nawet zapomniałam, że on w ogóle istnieje. I na swojej drodze spotkałam małżeństwo, które okazało się, że między innymi tutaj było w tym kościele przez jakiś czas. Później jak ich poznałam, to oni już byli w innym kościele. I zaczęli ze mną rozmawiać biznesowo zupełnie. Bóg jest naprawdę fantastyczny, bo wiedział, jak mnie podejść, bo ja już się nie nabierałam na gładkie słowa i na piękną mowę. Dla mnie już się liczył tylko pieniądz. No i się okazało, że Ania, coś tam jej dobrze szło i ja wiedziałam, że mam jakieś tam wyzwanie, musiałam coś w tydzień zrobić i mówię, wiesz, Ania, to jest w ogóle niemożliwe, żebym mogła to zrobić. To jest po prostu niemożliwe, bo mam taką presję, a ja mówię po prostu, ona mówi, wiesz co, a chcesz, żebym się pomodliła? Ja mówię, no, cynicznie, no tak, oczywiście. Już i tak wiedziałam, że modlitwa nie działa. Ona mówi, to chodź, to się pomodlimy. Modliłyśmy się przez telefon, znaczy ona się modliła, ja słuchałam, ustanowiła coś tam. Mówi, okej, dobra, amen. Słuchajcie, ja to zrobiłam w tydzień. I szczęka mi opadła na podłogę. Mówię, grubo. Bardzo grubo, bo takie rzeczy to się nie dzieją na tym świecie. I mówię, wow. I zaczęłam się tym interesować. Ja zaczęłam mi głosić Ewangelię, zaczęłam im opowiadać o Jezusie i dla mnie po prostu te opowieści to były trochę tak jak echo z przeszłości. Tak jak mówię, ja już o Jezusie to już dawno zapomniałam. I zaczęłam sobie przypominać, że był taki ktoś jak Jezus, że oddał za mnie życie, że po coś to zrobił. Oczywiście dużo rzeczy było dla mnie zaskoczeniem, bo w kościele katolickim o takich rzeczach się nie mówi. Ja jeszcze studiowałam teologię, słuchajcie, katolicką na uniwersytecie, więc tam w ogóle straciłam wiarę w cokolwiek. Więc jak ona mi zaczęła mówić o Jezusie, to dla mnie to było, no, to było coś. Ale nie było to proste. Trwało to jakieś 2 miesiące. W końcu ona do mnie mówi, no, przyjechałam do niej na śniadanie i ona mówi, słuchaj, to co, może się pomodlimy, może oddasz życie Jezusowi. A ja wtedy wiedziałam, że nie będzie takie łatwe. Bo ogarnął mnie strach, wiedziałam, że to jest coś takiego, że wóz albo przewóz i że to może mi zagrozić. Więc się wystraszyłam i mówię, nie, Ania, wiesz co, nie, ja może tak przyjdę do ciebie, do kościoła. To była sobota, więc ona mówi w niedzielę następnego dnia. Mówię, dobrze, to wiesz, to może ja przyjdę do kościoła, tak na luzie. Ona mówi, dobrze. I mówi do mnie, wiesz co, Duch Święty mi powiedział, że powinnaś to sama zrobić. Ja mówię, dobrze, Duch Święty. Dobra. Poszłam do domu. W zasadzie nic się nie działo, ale wieczorem położyłam się do łóżka i tak mi to wszystko wróciło. I pomyślałam sobie, Boże, ja po prostu już nie żyję, jestem martwa. Już mam dość swojego życia. To wszystko, co mnie otacza, jest po prostu gówno warte, za przeproszeniem. Jeżeli chcesz moje życie, to się wymieńmy. Oddaję ci swoje życie, a mi daj swoje. I tak się stało. Następnego dnia wstałam już zupełnie inną osobą. Pojechałam do kościoła z przygodami, ale pojechałam, bo zaczęły się już ataki diabelskie, słuchajcie. Pojechałam jeszcze raz, dałam życie Jezusowi w modlitwie.
przyjęłam Ducha Świętego, zostałam ochrzczona, zaczęłam mówić językami już na drugi dzień. Tak się zaczęła moja przygoda. I powiem wam, że Bóg jest niesamowity, bo zabrał mi alkohol. Już tak jak wcześniej wam mówiłam, że jak miałam depresję, to zaczęłam pić. Później to się zmieniło, ale ten alkohol gdzieś tam zawsze był. Na jakichś imprezach, weekendy. Potrafiłam dla dobrego szampana dzwonić po Warszawę, gdzie on jest w ogóle, żeby go kupić, bo przecież jest weekend i trzeba się dobrze zabawić. Więc odpadł mi alkohol od razu. W ogóle. Ja w tej chwili mogę pić, słuchajcie, alkohol. Na przykład jakąś lampkę wina czy coś. I po prostu to mnie w ogóle nie chwyta. Po prostu kolejny cud. W Kanie Galilejskiej Jezus zamienił wodę w wino, a mi zamienił wino w wodę. I mogę pić. Nie piję, ale mogę. W sensie, że nie działa na mnie. I wiele, wiele innych rzeczy zabrał mi Bóg, które były krzywe w moim życiu. Poznałam Go jako pełnego miłości. Powiedział, że będzie leczył wszystkie moje rany. I tak się dzieje. Dzięki niemu zostałam uzdrowiona z wielu chorób. Z reumatyzmu, pewnie z alkoholizmu, z Hashimoto. Jest moim najlepszym opiekunem. Moim powiernikiem. Jest dla mnie wszystkim. I wiem, że dał mi nowe życie. Dzięki niemu mogę tutaj stać i mogę do was mówić. Poznałam go też w kościele jako ciało Chrystusa. Pozdrawiam Norberta, bo ostatnio mieliśmy taką rozmowę, że ja tak naprawdę powinnam się spotkać z Jezusem w kościele de facto. Bo ja osobiście poznałam Jezusa, natomiast w kościele go nie poznałam. I rzeczywiście miałam z tym problem, ponieważ mówiłam: Boże, ja Cię kocham, wiem, że Cię mam, ale po co mi ten kościół, po co mi ci ludzie? Ci ludzie mi w ogóle przeszkadzają, bo ja już wcześniej, jak żyłam, to przestałam w ogóle wierzyć w człowieka i zaczęłam nienawidzić człowieka i Bóg mnie z tego gdzieś tam wyprowadzał. A trafiłam do kościoła, ponieważ jestem posłuszna, to mówię: trudno, będę chodzić na siłę do tego kościoła, nie wiem po co, ale będę. Będę, bo jestem ci posłuszna. Ale było mnóstwo ataków diabelskich, żebym odeszła z kościoła. Najpierw w pierwszym kościele w ogóle nie mogłam przychodzić na uwielbienie, bo stwierdziłam, że nie, uwielbienie jest tragiczne, ja przyjdę na kazanie. Później jak przyjechałam z Norwegii, miałam tu przyjść, to przez 2 miesiące siedziałam w domu i zadzwoniłam do Tomka Dorożały i mówię: Tomek, słuchaj, mi jest tak źle. Zaczęłam prawie płakać. Mówię: słuchaj, jest mi tak źle. Ja tu po prostu nikogo nie mam w tej Polsce. A Tomek mi mówi: słuchaj, a byłaś w kościele? Ja mówię: nie, nie byłam. A dlaczego nie byłaś? Mówię: ale po co do kościoła, wiesz? Mówi: słuchaj, zaczął mnie ochrzaniać. Tak mnie ochrzanił, że prawie byłam bliska płaczu. Mówi: dobrze, Tomek, dobrze. Już nie krzycz na mnie, przyjdę do tego kościoła. Przyszłam do kościoła. Ale byłam tak przerażona, słuchajcie, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że w kościele mocy jest bardzo mocne uwielbienie. Więc ja stwierdziłam, że to uwielbienie na pewno mi się nie spodoba. I w związku z tym na pewno nie powinnam tam pójść. Ale ponieważ w Norwegii miałam takie słowo od Boga, że Artur będzie moim takim duchowym ojcem i że przyjdą trudne czasy. Jeszcze nie było mowy w ogóle o COVID-zie. I że mam po prostu zabierać tyłek z Norwegii i wracać do Polski. Nawet miałam taki sen, że było nabożeństwo
Kościoła Mocy w Złotych Tarasach. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest ewangelizacja pod Złotymi Tarasami. W każdym razie miałam taki sen i mówię, dobrze, pomyślę. No ale jak się zaczęło COVID, to mówię, trudno. W ciągu 2 dni podjęłam decyzję, że wracam do Polski. Wróciłam do Polski do niczego. Słuchajcie, do niczego. Nie miałam tutaj już mieszkania. Moi znajomi od momentu, kiedy się nawróciłam, z którymi byłam zaprzyjaźniona, się ode mnie odwrócili. Więc ja po prostu w Norwegii miałam budować swoje nowe życie. I miałam tam być na zawsze. No, się okazało, że nie byłam na zawsze. Także takie są moje koleje. Cieszę się, że jestem w Kościele Mocy. Cieszę się, że jesteście. Bardzo was kocham. I teraz mówię to bardzo świadomie. Także dziękuję. Także to tyle. Dziękuję.